nazwisko Błażej Ciesielczyk. Jestem chirurgiem ogólnym oraz mam drugą specjalizację z chirurgii, ortopedii, traumatologii, narządu ruchu. Moja kariera zawodowa przebiegała początkowo w Poznaniu. Jestem najmłodszym uczniem profesora Fibaka ze Szpitala Raszei w Poznaniu, gdzie rozpoczynałem pracę od etatu stażysty poprzez młodszego asystenta, starszego asystenta. Zakończyłem także jako ordynator w tym szpitalu. Następnie pracowałem także w szpitalu w Puszczykowie, gdzie prowadziłem oddział chirurgii ogólnej, urazowej i onkologicznej z pododdziałem angiologii. Od 1 stycznia zacząłem pracę w tutejszym szpitalu w Czemkowie. Przyszedłem tutaj dlatego, że oddział jest doskonale wyposażony, a przede wszystkim jest jedna z najlepszych sal operacyjnych, na jakiej dotychczas pracowałem. Sala operacyjna jest nowoczesna, w pełni wyposażona. Dlatego uznałem, że to miejsce pozwala na dalszy rozwój zawodowy, możliwość leczenia okolicznych mieszkańców najnowszymi technikami, zarówno ortopedycznymi, jak i chirurgicznymi. Szczególnie jestem zainteresowany nowoczesnym leczeniem złamań i postępowaniem bezgipsowym. Chciałbym, żeby nie tylko mieszkańcy Czarnkowa, ale także okolicznych miejscowości, to jest Ścianek, Wronek, Szamotuł i innych dalszych miejscowości, mieli możliwość nowoczesnego leczenia złamań, które pozwoli na szybki powrót do zdrowia i wczesną rehabilitację. Mimo wszystko jest to oddział chirurgii ogólnej, w związku z tym wszystkie zabiegi ogólnochirurgiczne, w tym nowoczesne zabiegi laparoskopowe, powinni pacjenci z naszego rejonu leczyć się u nas. Nie ma potrzeby, żeby jechali do innych miejscowości, leczyć się laparoskopowo, nie ma potrzeby, żeby przepukliny leczyli w innych okolicach. Także większość schorzeń nowotworowych w sposób nowoczesny będzie leczona w tutejszym szpitalu. Chciałbym podkreślić, że zastałem dobry, doświadczony zespół lekarski, który po pewnych dodatkowych szkoleniach zapewni bardzo nowoczesne leczenie w tutejszym szpitalu. Zapraszam wszystkich Państwa do leczenia w Szpitalu Czarnkowskim na oddziale chirurgii i ortopedii.